Okej. Bodajże jesteśmy na żywo już. Także witamy wszystkich, którzy oglądają tutaj i którzy fajne miny robią. I którzy oglądają nas przez internet i którzy będą nas oglądać przez internet. Dlatego, że wiecie, czasami my głosimy słowo bez wiary i nie wierzymy w to, że to słowo przejdzie dalej. Aniołowie to rozniosą, rozprzestrzenią. I wiecie, i to jest właśnie problem wielu ludzi. My opowiadamy o Bogu, ale nie mamy wiary, że ta osoba przyjmie to, co mówisz. A Pismo Święte mówi, że musisz wierzyć, że ono przyjmie. Dlatego, że wiara nadaje Twojemu słowu, które głosisz, siłę duchową. I ta siła duchowa powoduje coś w danej osobie. Bo słowo, które wypowiadane jest bez wiary, nie ma mocy. Ale Pismo Święte mówi, że słowo jest jak młot, który puści skałę. Nawet jeżeli ktoś ma takie serce, które jest takie zatwardziałe, nie? To Pismo Święte mówi, że Bóg mówi, że Jego słowo jest jak młot, który skruszy to serce. Problem polega na tym, że jak ktoś ma zatwardziałe serce, wiecie, to nie jest mój temat dzisiaj, ale tak akurat jeżeli ktoś ma zatwardziałe serce, to jedynie słowo, które płynie z wiary, skruszyć może to serce. Jedynie słowo, które płynie z wiary. Tak to wszystko wygląda. I teraz tak, ta lampa jest źle ustawiona. Trzeba ją przekręcić w tę stronę. Z całością przekręcić. I odpalić ją do końca. Przepraszam, widowie. Okej, okay, teraz jest lepiej. Może być. A więc dzisiejszym tematem jest jak budować się w dom duchowy i ja wam przekażę to, co mi Duch Święty pokazał. Także żebyście nie mówili, że to jest słowo, które ktoś przygotował dla kogoś, bo najczęściej, wiecie, często jest tak, że ludzie idą do kościoła i jest słowo i ludzie zastanawiają się, kto powiedział pastorowi czy temu, który głosi o mnie. Normalnie słowo jest dokładnie do tej osoby. Albo jest do kogoś innego, ale ta osoba czuje, jakby było do niej. I wiecie, takie rzeczy robi Duch Święty. Możesz poczuć, że ktoś głosi do ciebie, tak jak to się mówi w świecie, do kogo on pije. No nie jest tak? Ale tutaj okazuje się, że Duch Święty daje słowo i teraz ten, który to słowo przekazuje, nie wie, czy to słowo w ogóle do kogokolwiek dotrze. Albo do kogo to słowo jest. Albo kiedy to słowo zadziała, które jest głoszone. Nie wiesz. Po prostu przekazujesz to, co Bóg daje. Nie? Czyli tak, jak budować się w dom duchowy? I to jest taki ciekawy temat, dlatego, że my mamy pisma, my znamy wersety, ale my nie rozumiemy tego, co te wersety mówią. I właśnie dzisiaj postaramy się odkryć parę rzeczy. To jest głęboki temat, naprawdę studnia głębinowa, że tak powiem. Przejdziemy do pierwszego Piotra. Pierwszy list Piotra. Piotra jest przed Jana, pamiętajcie zawsze. I werset rozdział drugi, werset piąty. I teraz tak. W tym wersecie czytamy, ja na początku przeczytam werset, który dostałem od Pana i potem przeczytam wam więcej dookoła tego wersetu. I więc tak, jest napisane. I wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Jeszcze raz. I wy sami jako kamienie żywe. Budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Następny werset. To jest list Judy. Wiecie, Juda, brat Jezusa, napisał ten list. I on mówi tak. To jest Judy, to jest jeden rozdział. 20 werset. Zobaczcie, mówi tak. Ale wy, umiłowani, budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą. Módlcie się w Duchu Świętym. A w innych przekładach mówi modląc się w Duchu Świętym. Teraz, kiedy my czytamy to, ale wy, umiłowani, budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą. Wiara, która doprowadziła ciebie do wiary. Ta wiara w Jezusa to jest ta wiara wasza. Nie?
Dlatego mówię, nie porzucajcie wiary, nie porzucajcie nadziei, bądźcie w wierze. Nie w oglądaniu, tylko w wierze pielgrzymujcie, bo wiesz, możesz oglądać, o deszcz się będzie padał, grad będzie padał, śnieg będzie padał, ale Pismo mówi, że ty nie masz w oglądaniu podróżować. Możesz myśleć o ludziach, o ci na pewno nie przyjmą zbawienia, nie będą słuchać mojej Ewangelii, znaczy Ewangelii Jezusa, nie, ale kiedy ty ją przyjmiesz jako twoja Ewangelia, twoja dobra nowina, to utożsamisz się z Jezusem, bo widzicie, ta Ewangelia była nowiną Jezusa, a teraz powinna być naszą nowiną. I teraz jak spojrzysz na tych ludzi w taki sposób, że oni nie chcą słuchać, że oni nie przyjmą, od razu blokujesz Ewangelię dla tych ludzi. Po prostu to, co mówi Jezus. Komu odpuścicie grzechy, są mi odpuszczone. Komu zatrzymacie, są zatrzymane. Ty przez swoje myślenie zatrzymałeś grzechy tych ludzi, dlatego że poszłeś i patrzyłeś na nich z pozoru, a nie według wiary. No nie jest tak? Dlatego, że Bóg jest mocem, kiedy ty z wiarą głosisz, nawet kamienne serce skruszyć Ewangelią. Dlatego, że słowo, które wypowiadasz, może się wypowiadać z wiarą i ta wiara będzie po prostu mocą, tak jak była wiara w kamieniu Dawida, kiedy uderzył Goliata. Wiecie, kto położył Goliata? Dawid. Ale czym go położył? Kamieniem, wiecie. Kamień jest jak Słowo Boże, słuchajcie. Jakiś werset, słuchajcie. I rzucony z wiarą przez Dawida uderzył i zrobił dokładnie to, co Dawid wierzył. Teraz jak bierzemy Słowo Boże i my po prostu dajemy to Słowo Boże komuś, to my mamy wierzyć, że to Słowo Boże wykona pracę w tego człowieka sercu. Bo bez wiary to Słowo Boże nie ma siły, tak jak ten kamień Dawida, gdyby uderzył bez wiary w głowę Goliata, to po prostu on by po prostu otrząsnął się i wszystko. Ale ten kamień, dlatego że miał wiarę, on po prostu powalił Goliata, słuchajcie. Była wiara w tym. Temat ocean, słuchajcie. Czyli co? Wiecie, żeby przejść dalej, przypomina mi się werset z Efezjan, dokładnie tego wersetu. Ale wy, miłowani, budujcie siebie sami w oparciu o najświętszą wiarę waszą, módlcie się w Duchu Świętym, a w Efezjan mówi, nie opijajcie się winem, ale co? Które powoduje, u nas jest napisane rozwiązłość, w oryginale greckim napisane jest marnotrawstwo, że ty marnujesz po prostu czas, pieniądze i w ogóle, nie? Ale bądźcie pełni ducha, tam jest napisane, mówiąc sami do siebie przez psalmy, pieśni i hymny duchowe, wdzięcznie śpiewając i grając w sercu swoim Panu. I widzicie, to jest podobna rzecz. Tutaj mówi, budujcie się w oparciu o najświętszą wiarę waszą, modląc się w Duchu Świętym, a tam mówi, bądźcie pełni ducha przez to, że będziecie nie tylko modlić się w duchu, tak jak tu mówi, tam mówi, że przez pieśni, psalmy i tworząc melodię, grając w swoim sercu Panu, nie? Wersety znane są, ale ja chcę wam pokazać, że to jest jedno i to samo, tylko że tutaj mówi modląc się w duchu, a tam mówi właśnie, że przez ducha powstałe melodie tworząc, nie? Tak jak my czasami śpiewamy, śpiewaj Panu dziś nową pieśń. Jak to nam przychodzi, wtedy zaczynamy w językach śpiewać. Ja na gitarze gram, to śpiewam przez wiarę, śpiewam tak jak Duch Święty, potem wiesz, robisz krok wiary, a Duch Święty idzie z tobą. Tak zawsze było i zawsze jest. Słuchajcie, gdyby Samson, nie robił kroku wiary, nie powstawał w duchu, to Duch Święty by nie potwierdził żadnego z jego cudów. Żadna moc Pana by nie stopiła. Duch Święty nie chodzi z ludźmi, którzy nie mają wiary. Dlatego, że jak nie masz wiary, to chodzisz w innym duchu i to jest duch czarów. Ty musisz być osobą wiary, osobą wierzącą, człowiekiem wiary. I wiecie, my na to nie zwracamy uwagi, czytając listy apostolskie, nie? Ale to jest 100% pewne. Słuchajcie, osoba, która nie chodzi w wierze, ona chodzi w innym duchu. Zobaczcie, Jezus, kiedy przyszedł na ziemię, on do swoich uczniów mówił, jak to, że jeszcze wiary nie macie? On mówi, że on naciskał na to wiarę. Gdzie jest wasza wiara, mówi? Rozumiecie? Dlatego, że bez wiary nie można podobać się Bogu i bez wiary wszystko, co czynisz, nawet dla Pana, nie powiedzie się. Dlatego, że musi twoje uczynki muszą być zasilone wiarą. Bo wiecie, kiedy podasz kubek wody komuś przez wiarę albo z wiary, to ten kubek wody jest nagrodą. Jezus powiedział, dostaniesz nagrodę za to. Bo ty to z wiary robisz, że dajesz ten kubek wody jego dziecku, jego synowi czy jego córce, że pomagasz, robisz coś, ale ty wierząc robisz to, jakbyś to robił dla Pana. Wtedy właśnie jest zapłata za naszą wiarę. I wiecie,
Dużo jest tutaj, dużo jest wersetów w Piśmie Świętym, tylko ja chcę, żebyśmy rzucili po prostu, żebyśmy sobie spisali te wersety, przesłuchali jeszcze raz, zrobili sobie takie studium i zobaczyli, że jednak chodząc nie w wierze, my chodzimy w innym duchu. I dlatego my oczekujemy wielkich rzeczy, my oczekujemy namaszczenia, znaków i cudów i tak dalej, ale okazuje się, że ty masz wiedzę, a nie wiarę. Wiedza, posłuchajcie, demony mają wiedzę, sataniści mają wiedzę, ale nic nie czynią w imieniu Jezusa i nie dzieją się żadne znaki i cuda. Bo wiedza nikomu nic nie daje. Wiedza jest pożyteczna, kiedy my z wiarą stosujemy tę wiedzę w naszym życiu. Wiedzę Bożego Słowa. I apostoł Piotr mówi, że wszelkie pismo przez Boga jest natchnione, bo pismo czy proroctwo pisma nie przychodziło z ludzkiej woli, ale wypowiadali te proroctwa pisma, te Pismo Święte, ludzie natchnieni Duchem Świętym. One wychodziło z Ducha Świętego, a ludzie byli naczyniami tylko, którzy opowiadali te słowo. Zapisywali to słowo. Bóg mówi do proroków, zapisz to, co widzisz. Zapisz to słowo, dlatego, że teraz powiedziałeś, ale ktoś to przeczyta i weźmie do serca, słuchajcie. Dlatego Pismo jest przez Boga natchnione, całe Pismo, pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy człowieka, aby człowiek Boży był doskonały. Teraz, jeżeli nie badam Pisma, jeżeli nie wyłapuję tych rzeczy, no to jak mogę się poprawić, słuchajcie? Każdy myśli, że jest doskonały. Dlatego, że diabeł tak mu szepcze. Ty? Jakie ty masz grzechy? Przecież nikogo nie zabiłeś, nikogo nie okradłeś, nikogo nie zgwałciłeś na przykład. Czy tam jeszcze inne rzeczy. Ale to nie chodzi o takie grzechy. Chodzi o to, że ja nie chodzę w duchu wiary, tylko w innym duchu. I to jest główny grzech, który człowiek wierzący ma. Bo to jest zdrada. I teraz, żeby chodzić w duchu wiary, musisz wiedzieć, że ten duch wiary jest i że on oczekuje, że ty wszystko w swoim życiu, co będziesz robił, będziesz to robił przez wiarę. I teraz właśnie. Jak budować się w dom duchowy? Gdzie ten dom duchowy jest zbudowany? I to jest to, co mi Duch Święty pokazał. Dom duchowy nie jest zbudowany w twoim duchu. Przede wszystkim. Dom duchowy jest zbudowany w twojej duszy. I teraz, możesz pomyśleć tak, no ale jak dom duchowy może być budowany w mojej duszy? No właśnie. Twoja dusza musi stać się budowlą Ducha Świętego, wybudowaną tak, jak Duch Święty chce. I teraz, co pomaga w budowaniu twojej duszy i jak to się dzieje? Możesz, zaraz to obejrzymy to wszystko. Na ile możemy, słuchajcie, pamiętajcie, że zawsze ten, który głosi czy naucza, nie wyuczy wszystkiego, co jest napisane w Piśmie Świętym. Musi zawsze coś dla Ducha Świętego zostawić, żeby Duch Święty mógł dodać ci wersety i pokazać ci pełniejszy obraz od tego, który jest pokazany przez tego, który naucza. Dlatego, jeżeli my uczymy na przykład ktoś, kto po prostu ma jakieś pojęcie o tym, to bierze na przykład 2-3 wersety, 2-3 świadków na jeden temat, tak jak ja podałem 3 wersety, nie? I to jest fundament już. Teraz do tych trzech, na podstawie 3 świadków masz pewność, że ta osoba, która głosi, podała ci prawidłowe Pismo Święte. Jeżeli nie masz 2 albo 3 świadków, masz problem. Bo mogą powiedzieć, że jesteś heretykiem. Dlatego zawsze Pismo Święte potrzeba cytować i żeby pokazać ludziom prawdę Bożego Słowa. Teraz, następny werset to jest Efezjan. Efezjan. Mam tu 2 rozdział i 21 werset. Efezjan jest po Galacjan nie jest. Galacjan, bo było tak, Koryntian, tam byli nierozumni, potem było Galacjan też nierozumny i Efezjan dopiero jest trochę inaczej tam u nich, wiecie. Koryntianie, Galacjanie, nierozumni, oba kościoły nierozumne, tak apostoł Paweł pisze do nich. Słuchajcie, Efezjan 2 rozdział, 21 werset i tam czytamy coś takiego. O wiecie, tutaj akurat ten werset mówi, na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. Teraz o co chodzi? Chodzi o fundament, który jest tu pokazany. Tak więc już nie jesteście obcymi i przybyszami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga.
zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. I teraz wiecie, co o co chodzi? Teraz nie możesz być zbudowany na fundamencie apostołów, bo wiecie, apostoł nie jest twoim fundamentem, tylko chodzi o naukę apostołów i o duchowość apostołów. Chodzi o ducha, w jakim apostołowie poruszali się na tym świecie. Czyli apostołowie poruszali się w duchu wiary i chodzi o to, że ty masz to jako fundament, żeby poruszać się tak samo jak oni. Zachowując ducha wiary, czyniąc i wykonując dzieła Boże, przekazując słowo i tak dalej. Wszystko w duchu wiary. I teraz na fundamencie apostołów i proroków. Czyli tak samo prorocy, nie chodzi o to, co, że on jest fundamentem, ten człowiek. Człowiek nigdy nie będzie fundamentem, słuchajcie. Tylko duchowość tego człowieka, życie tego człowieka i duchowość, z którą ten człowiek przebywał. To jest fundamentalne. I dlatego też powiedziane, że na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. Czyli co? Jest fundament, potem pierwszy kamień na fundamencie to jest kamień węgła. Apostołowie i prorocy Starego Testamentu, posłani, czyli apostołowie, posłani, prorocy, oni przygotowali fundament do budowli. Jezus na tym fundamencie sam się zbudował i założył jako kamień węgielny. On sam był posłuszny i wypełniał, wszystkie proroctwa wypełnił Jezus, które dotyczyły Jego, Jego służby i w ogóle. Dlatego, że On badał Pisma, o te Pisma znał, wielokrotnie faryzeusze mówili, skąd On zna Pisma, kiedy nie był uczony przez nikogo. Z naszych wielkich faryzeuszy. Nikt go nie uczył, on tak Pisma zna. Rozumiecie? Czyli mówię wam, my nie rozumiemy słowa, dlatego teraz właśnie mamy to, że i dalej mówi, że na tym fundamencie, którego kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus, na którym cała budowa mocno spojona rośnie przybytek święty w Panu, na którym wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. Czyli widzicie, fundamentem jest duch, postępowanie i życie, jakim żyli tamci ludzie. Tak samo Jezus Chrystus jest kamieniem węgła i żebyśmy my budowali się razem z Nim, czyli w Jego duchu. Wiecie, jest taki ciekawy werset i to jest Kolosan. Przejdę do Kolosan, żeby wam coś pokazać fajnego. Kolosan rozdział 2 i werset 11. Wiecie, do niektórych tych miejsc wrócę, bo ja po prostu urywam, żeby wam przekazać sens tego, co mam przekazać, nie? A potem możemy, tak jak mówię, dookoła tego wersetu wziąć jeszcze i pokazać większy obraz tego, nie? Także jak czas pozwoli i tak dalej. To kamerę można... A nie, kamera chodzi, dobra. Na wszelki wypadek tylko tak pomyślałem. Ostatnim razem nie chodziło. Słuchajcie, mówi tak, Kolosan, drugi rozdział i werset 11. Mówi o Jezusie. Od 9 czytam. Gdyż w Nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. I macie pełnię w Nim. On jest głową wszelkiej nadziemnej zwierzchności i władzy. W Nim też zostaliście obrzezani obrzeską dokonaną nie ręką ludzką, gdy wyzuliście się z grzesznego ciała ziemskiego. To jest obrzezanie Chrystusowe. Teraz zobaczcie. Jak wyzuwasz się z grzesznego ciała ziemskiego? Wiesz, jak się wyzuwasz z grzesznego ciała ziemskiego? Bo to grzeszne ciało, ta cielesność, o której on tutaj mówi, to jest duchowość szatana, w której po prostu żyjemy, zanim nie przyjdziemy do Jezusa. Jak wyzujesz się z tego, z grzesznego ciała ziemskiego, wiesz, w jakie ciało wchodzisz? W ciało Chrystusa. Wchodząc w ciało Chrystusa, twoje ciało, duchowe ciało, słuchaj, jest ciałem Chrystusa. Nie masz swojego innej duchowości, bo duchowość, w której żyłeś, ta ziemska, przyziemna, demoniczna, ona po prostu umarła. Bo Chrystus ją tam do krzyża przybił, jest napisane. On nie przybił tylko naszych grzechów, ale ta duchowość, która w nas operowała i żyła, ona została przybita i tej natury już w nas nie ma. Ta natura, słuchajcie, ona wpływać chce na nas, na naszą duszę, skusić i zwodzić, żeby na nowo nas, naszą duszę posiąść. Ale ona nie ma legalnego prawa tego robić, tylko robi to dla ludzi, przychodzi dlatego, że ludzie na przykład zostają w tyle. Nie idą za Panem, jak trzeba, z całego serca. Czyli co? Mówimy o czym? Że tutaj
Chrystus, nie? Mamy pełnię w Nim, On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności. W Nim te zostaliście obrzezani obrzeską dokonaną nie ręką ludzką, ale gdy wysuliście grzesznego ciała. Zobacz, Jezus co zrobił? Nie obrzezał nas na naszym ciele, tak jak to robili w Starym Testamencie. Kto nie wie, co to jest obrzeska, to może sobie w Wikipedii na przykład poszukać. W Biblii też jest. Ale o co chodzi? Jezus nas obrzezał, słuchajcie, od grzesznej natury, On odciął tę naturę grzeszną od nas. Te grzeszne ciało, ta cielesność, ona została odcięta w chwili, kiedy my przyjęliśmy Jezusa jako Pana i Zbawiciela. I teraz, w jakie my weszliśmy ciało, słuchajcie, w ciało Chrystusa, w Jego duchowość, wyszliśmy całkowicie, odcięliśmy się od duchowości tego świata. Tylko wiecie, apostoł Paweł mówi, nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Byliście w niewoli, Chrystus was wyswobodził, odciął od was tą cielesną naturę, to jest obrzeska serca, czyli odcinka całkowita duchowości, której żyliśmy do tej pory, zanim poznaliśmy Jezusa. I ta duchowość była męką dla Adama i Ewy i wszystkich jego potomków, dlatego że tej duchowości nikt nie mógł się pozbyć. Dopiero Jezus, kiedy oddał swoje życie na krzyżu i on dał swoją świętą naturę tam, żebyśmy my mogli przyjąć tą świętą naturę, a swoją tam grzeszną zostawić pod krzyżem. I dlatego to jest zamiana na krzyżu. Bo wiecie, my możemy jako ludzie, nie naradzając się na nowo, starać się nie grzeszyć, ale to nie chodzi o to, czy ty się starasz nie grzeszyć, czy ty grzeszysz, czy nie. Jakiej natury jesteś, rozumiesz? O to chodzi. I teraz na przykład masz świnię na przykład. Weźmiesz świnię, ona oczywiście w gnoju się tacza, a szczególnie kiedy jest gorąco, to sobie wybiera takie mokre, takie legowiska. I teraz to świnię bierzesz, umyjesz, robisz jej prysznic, albo nawet do wanny ją wsadzisz, do wielkiej wanny. Dużo szamponu, potem co tam jest, odżywka i olejki jeszcze na przykład. I to świnię tak wyczyścisz dobrze. I słuchaj, mówisz, świnio, nie idź w tamte miejsce. Ale ta świnia, słuchajcie, wiesz co zrobi? Kiedy tylko ją wypuścisz znowu tam do miejsca, gdzie była, ona pójdzie sobie wytaczać się w tym swoim legowisku znowu. I to jest właśnie natura. Natura grzesznika została nam obcięta. Ale my, tak jak apostoł Paweł mówi, sprawdza się to przysłowie, że pies wraca do swojej wymiocin, aż umyta świnia znowu się tacza w błocie. Żeby to było tylko błoto, słuchajcie. I teraz zobaczcie. Tutaj mówi apostoł tłumaczy, że my zostaliśmy obrzezani z natury diabelskiej, upadłej przyziemnej demonicznej. I my zostaliśmy, nasze ciała zostały wchłonięte w ciało Chrystusa. I teraz, jeszcze nie przyszedł czas, ale nasze ciało, naszym ciałem teraz jest duchowe ciało Chrystusa. A nasze ciało ludzkie zostanie przemienione, żeby dopasowało się do tego duchowego ciała Chrystusa, bo nasze ciało ludzkie nie może tam wejść takie, jakie jest. Dlaczego nie może wejść? Dlatego, że my żyjemy w świecie i ta natura tego świata, pomimo, że my mamy naturę Bożą, ona wciskać się chce do naszej duszy. Jak się wciska? Przez nasze myśli. I o tym właśnie będziemy mówić, bo ten temat, co mówię, to jest jak budować się w dom duchowy. Teraz zobaczcie, jeżeli jest dużo wersetów, ale wiecie, potrzeba powiedzieć takie coś. Posłuchaj, jeżeli na przykład myślisz o czymś dużo, to zacznie cię zniewalać i twoje myśli, to co kształtujesz swoje myśli, to jest budowla. Ty budujesz w swojej głowie coś, tylko że możesz nie rozróżniać, czy to jest dobrego ducha budowla, czy to jest złego ducha. Bo wiesz, jak przychodzi Boży Duch i ty wierzysz w Boże Słowo i ty zaczynasz je rozważać, to co ty robisz? Budujesz się w dom duchowy, w boski dom duchowy, w naturę Jezusa. Ale kiedy ty zaczynasz rozmyślać o grzechu, jakikolwiek duch, który jest grzechem, przyjdzie i ty zaczynasz myśleć tak, jak on myśli. Częstym takim grzechem jest właśnie bałwochwalstwo na przykład. No nie? Albo, nie wiem, pycha, albo, nie wiem, zazdrość, jakiekolwiek grzechy. Ale chodzi mi o to, że przez nasze myślenie my budujemy w sobie duchowość. I teraz, jak nasz duch jest święty, nie potrzebuje budowania. On jest święty, on jest jak duch Jezusa. Ale w jaki dom ja się buduję? Czyli co? W jaki dom ja buduję moją duszę, że tak powiem? Czyli ja muszę wbudować moją duszę w naturę boską. Nie w naturę inną, niż natura boska. Dlatego mówi, budujcie się w dom duchowy. I teraz, żeby budować się w dom duchowy, to jak czytaliśmy, potrzebujemy co? Modlić się w duchu
I to, co mówi Efezjan, modlić się przez psalmy, pieśni, hymny duchowe, mówiąc sami do siebie. Mówi, nie upijajcie się winem, czy tam czymkolwiek, nie? Czyli nie upijajcie się, nie oddawajcie się czemukolwiek, można powiedzieć. Ale bądźcie pełni ducha, mówiąc sami do siebie, przez psalmy, pieśni, hymny duchowe i tak dalej. Tutaj nie mówi mówiąc językami. Ale widzicie, że to jest właśnie i te wszystkie duchowe psalmy i tak dalej są po prostu poddawane przez Bożego Ducha Świętego, którego przyjęliśmy. I teraz powiem wam tak. Budując się w swoim umyśle, ty możesz albo jeszcze zanim przyjść do Jezusa, już w twojej głowie były zbudowane warownie, słuchaj. Tak zwane warownie. Jeżeli budujesz i tylko to widzisz przed oczami, na przykład ktoś na przykład ogląda te, wiesz, kolorowe filmy, nie? I teraz on patrząc w te filmy, on wbudowuje to właśnie duchowość w swojego ducha. I teraz on buduje się w dom duchowy, tylko że ten dom duchowy nie jest świętym domem, to jest nieczysty dom duchowy. I potem co się okazuje, że tak, ogląda to i jest, przychodzi duch. Potem zaczyna być presja, potem jest posesja, a potem jest depresja i całkowita niewola. I już ta osoba jest w niewoli diabła. I to wszystkie, posłuchajcie, wszystkie duchy tak samo działają. Dlatego my widzimy, na przykład mocarzy, są duchy mocarze, ale zanim duch mocarz na przykład przejmie człowieka, on po prostu wbudowuje go. Na przykład mocarz, takim jednym z mocarzy to jest duma na przykład. Duma i pycha, one są obok siebie. To jest potężny mocarz, słuchajcie. Czy tego, różne rzeczy. Słuchajcie, jest taki gość wierzący, pan nazywa się Bill Sabrycki, jego, już chyba noszę do pana tam, ale jego nauczania są i on właśnie mówi o uwolnieniu od demonów i on te wszystkie mocarze opisuje, także można sobie posłuchać. Sabrycki, tak się nazywa. Bill Sabrycki, z Nowej Zelandii. I teraz tak, zobaczcie, dlatego, że my nie rozumiemy, jak budować się w dom duchowy i właśnie Bóg mi to właśnie pokazał i dla mnie też to było pewną częścią do tego, co już wiedziałem, słuchajcie, dodatkiem do tego, co już znałem. I teraz, bo wiecie, bo ludzie mówią, no jak mam się budować dom duchowy? Dobra, modlę się językami, czytam pismo, ale to nie chodzi o to. Chodzi o to, że ty świadomie i dobrowolnie decydujesz budować się w dom duchowy. Jezus mówi do uczniów, nie? Czy do ludzi też mówił, bo Jezus mówił do faryzeuszów i do ludzi, do uczniów i mówi, czemu mówicie do mnie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co chcę, co ja mówię? Nie mogę być twoim Panem, kiedy ty nie czynisz tego, co ja chcę. No nie jest tak? Czyli Jezus chciał, żeby oni wzięli te słowa, które mówi do swoich myśli i żeby oni zaczęli je wykonywać, żeby to stało się rzeczywistością w ich życiu. Rzeczywistością. Że oni to, co mówią, tak żyją. Bo wiecie, jeżeli mówisz, że tak, a żyjesz inaczej, to coś jest nie halo, tak jak to mówią młodzi ewangeliści ostatnio. Coś jest nie halo. Rozumiecie, o co chodzi? I teraz właśnie ja wierzę, że Bóg w tych czasach oczyszcza Kościół i chce, żeby konkretne nauczanie dotarło do ludzi. Że ciepłe to jest ciepłe, zimne to jest zimne, a letnie to jest zimne. Rozumiesz? Bo albo chodzisz w wierze, albo udajesz wierzącego i jesteś w czarach. Czyli co, jeszcze raz mówimy, gorące to jest gorące, zimne to jest zimne, a letnie to jest zimne też. Naprawdę. Bo nie dosięga wiary, nie ma wiary, nie dosięga standardów Pana. Nie dosięga tego, słuchajcie, kto stworzył człowieka? Bóg. Kto dał mu wiarę? Bóg. Czy ktoś może nie chodzić w wierze? Czy ktoś ze wszystkich ludzi, dlatego, że Bóg każdemu dał wiarę, może nie chodzić w wierze? Nie. Nie chodzi w wierze, bo sam chce nie chodzić w wierze. Bo sam nie chce oddać swojego życia Bogu. Dlatego nie chodzi w wierze, dlatego, że Jezus oddał mu wszystko, a ta osoba nie chce Bogu nic dać. Rozumiecie, o co chodzi? I on się nazywa wierzący. Niektórzy mówią niepraktykujący. Ale czy może być wierzący niepraktykujący? Przecież ten, co nie praktykuje, jest niewierzący. Dokładnie. On nie wierzy w to, bo gdyby wierzył, to praktykował. Wiecie, nasuwa się na myśl taki przykład. Przyjechał taki człowiek do Ameryki, do jakiegoś miasta i tam był burmistrz wierzący i pastorzy tam wyszli do jego, a ten człowiek chciał o czym głosił. On ogłosił o tym, że Boga nie ma. No nie? I przyjechał, robił wiece i tak dalej, a ci wszyscy mówią do jego, ty, gdzie ty przyjechałeś? Ty, mam pozwolenie, mówi. Od tam kogoś wyższego, rozumiecie? On robi wiece i on opowiada, że Boga nie ma. Przychodzą ludzie, on im głosi. A wiesz, co powiedział tych ludzi?
Gdybym był taki jak wy, hipokrytą, mówi do pastorów, i wierzył w to, że jest piekło po śmierci, to wiecie, co bym robił, mówi? Bym chodził i wszystkim mówił, że jest piekło. I bym wszystkich ludzi ratował, żeby tam nie poszli. Rozumiecie, co powiedział ten człowiek? On był człowiekiem niewierzącym, głosił o tym, że Boga nie ma, rozumiecie, ateistą, jakieś tam, nie wiem, czy jakie teorie przedstawiał, czy to były te teorie wielkiego Obamy i tego wszystkiego, ale tak powiedział do tych ludzi. Gdybym ja w to wierzył, że piekła nie ma, że jest piekło i ludzie po śmierci idą tam cierpieć, bym wszystkich ludzi oszczek powiedział. Wszystkich, żeby tam nie poszli. Ale wierzący udają, że wierzą, że jest piekło, ale nikogo nie ostrzegają. I nawet w wielu sytuacjach sami tam idą. I jest tak cicho, jakby nic, słuchajcie, jakby nic się nie działo. Naprawdę. My musimy zastanowić się, czy my w ogóle wierzymy w Boga. Czy my w ogóle wierzymy w Jego Słowo. Czy my w ogóle wierzymy w Boże powołanie do naszego życia. My musimy zastanowić się, po co Bóg mnie dał na tę ziemię. Żeby być hipokrytą? To powiedział ten człowiek do tych ludzi, do pastorów. Wy jesteście hipokrytami, powiedział. Dlaczego zabraniacie mi głosić? Każdy może głosić, co chce. Rozumiecie? Także słuchajcie, przychodzi czas, taki czas, że my musimy naprawdę stanąć w rzeczywistości Boga. Widzieć Boga jako Boga, słuchajcie, On jest obecny, On jest pośród nas. Ale kiedy ty nie masz wiary w to, że On jest, kiedy ty po prostu nie żyjesz z Nim, to wiesz, twoja osobowość nie przyciąga go do ciebie. Dlatego go nie czujesz. Bo nie ma tego czegoś w tobie, co Bogu się podoba i Duchowi Świętemu, i on wpada w twoje serce. I ma z nim relację, słuchaj. Dlatego, że Pan uwielbia pokorę i czyste serce i oddane serce na całe życie, na całe wieki. Człowiek, który mówi, że co? Tutaj jest, jak czytaliśmy, że został obrzezany z tej natury, żeby połączyć się z ciałem Chrystusa, z duchowością Chrystusa i dla Chrystusa żyć. Jezus to powiedział, kiedy ktoś mnie miłuje, mój przykazań będzie przestrzegał i ja go umiłuję i przyjdziemy do tej osoby. Ale skoro Jezus do ciebie nie przychodzi i Duch Święty do ciebie nie przychodzi, no to coś jest nie halo. Po prostu chyba go nie miłujesz. I trzeba to sobie powiedzieć wprost. Bo Bóg nie ma względu na osobę. Skoro był z apostołami, był z Jezusem, był z prorokami, czemu go nie ma ze mną? Ale widzicie, Pismo Święte mówi, że co? Znaki cuda będą podążać za tymi, którzy wierzą Chrystusowi. Oni podążają za filozofami, wiesz. O, wiesz, przyjdę, położę ręce, może coś się stanie. Tak, się stanie. Może w mordę tego demona, co tam siedzi, dostaniesz. Rozumiecie? Musi być wiara. Szatan przegrywa na arenie wiary. Nie możesz go pokonać swoją filozofią. I mówiąc mu, jak jesteś, on cię zna na pamięć. Rozumiecie? Każda dusza grzeszy, jest napisane. Czy ty uważasz, że szatan w tobie nic nie znajdzie? Znajdzie, mówię ci. Znajdzie i to momentalnie. On tak właśnie taką maść ma, słuchajcie. I namaszcza nasze oczy, żebyśmy nie widzieli naszych grzechów. I my chodzimy, wiecie, tacy cudowni, wiecie. O, ja nie jestem jak ten tutaj. Grzesznik, celnik się nie modli całkiem. Ja tu przychodzę i się modlę codziennie. Daję dziesięciny i inne rzeczy. I co powiedział Jezus? Wiecie, ta maść, szatan ma tą maść i zaślepia oczy ludzi. Jezus mówi w objawieniu, przyjdź do mnie, ja dam ci maści, abyś namaścił swoje oczy, abyś przejrzał i zobaczył faktycznie, że jesteś nagi duchowo. Że jesteś pożałowania godzien, a ty musisz bogaty, syn, zbogaciłem się, nic nie potrzebuję, naprawdę? Wiecie, co mówi Pismo apostoł Paweł? Mówi, jeżeli myślisz, że stoisz, to bacz, bo już twój upadek jest bliski. Jeżeli myślisz, że stoisz, to bacz, żebyś nie upadł. Bo pycha myśli, że stoi. A my, żyjąc dla Boga, mamy tak żyć, przygotowani na Jego czuły głos, żeby coś jeszcze zmienić w naszym życiu. Żeby coś dla Pana uczynić. Wiecie, dlaczego mówi Jezus, gdzie patlina, tam zbierają się sępy? Dlaczego mówi Pismo Święte, że głębia przywołuje głębię? Jak to jest? Ta głębia dla Boga w tobie przywołuje Boga. I Bóg przychodzi do ciebie. Jak ty pachniesz wonią Chrystusa, bo twój umysł pachnie myślami Chrystusowym Boga, to ten Duch ściąga do ciebie, do twojego życia. Duch Święty i namaszczenie Pana.
Nie musisz w ogóle o nie modlić się. Nie musisz na konferencję jechać. Słuchajcie, rąk podnosić, stać 18 godzin tam, słuchajcie, śpiewać. A potem wracasz i mówisz, o, już to tylko tyle? A no właśnie, bo serce jest miejscem, do którego przychodzą rzeczy duchowe. Rozumiecie? Możesz przyjść do kościoła i gdzieś tam w tobie coś jest złego, słuchaj, i w kościele to odejdzie, a potem wracasz do domu, z powrotem w łazi. Dlatego, że to właśnie jest to, że my z Panem mamy badać nasze dusze i to, co jest złe, wyprowadzić na światło przed Pana i Duch Święty obetnie głowę temu. Zobaczcie, było coś takiego. To jest taki obraz z Pisma Świętego. Kiedy Dawid ścigał, słuchajcie, jakichś tam królów czy tam kogo, słuchajcie. Ci królowie schowali się do jaskini, słuchajcie. I wiecie, schowali się tam, można powiedzieć, do serca, wiesz, kogoś tam, wlazły te, ci królowie. A Dawidem jest Jezus. I teraz, co mówi Dawid? Dawid mówi do swoich rycerzy. Idźcie i wyciągnijcie ich. Tym rycerzem jestem ja i ty. Ty wyciągasz tego króla, tego, który się tam schował, tego, który nad tobą panuje, czy coś dla siebie chciał zrobić, ale Dawid, dlatego, że on był namaszczony, on ich ścigał, żeby ich pozabijać. I wiesz co, Dawid nie poszedł wyciągnąć tych króli, który symbolizuje Jezusa, tylko mówi do tych rycerzy. Ci królowie chcieli rycerzy Dawida pozabijać, powiedzmy, nie? I mówi do rycerzy, wyciągnijcie ich. Wiecie, co on zrobił tym królom? Wszystkim obciął głowy. Wszystkim. I widzicie, zanim ty i ja nie wyciągniemy z naszego serca tych grzechów na zewnątrz, Jezus nie może tym grzechom odciąć głowy. Ty też nie możesz odciąć głowy. Dlatego, że potrzebujesz Ducha Świętego, słuchajcie. Potrzebujesz Ducha Jezusa, żeby pokonywać duchy złe. Rozumiecie? I teraz właśnie to jest budować się w dom duchowy. Co ja w sobie buduję? Bo wiecie, my myślimy, że będę mówić językami i ja się buduję teraz dom duchowy. Nie, właśnie, kiedy mówisz językami, przepraszam, tak właśnie, ale chcę powiedzieć, że to nie tylko, że to nie wystarczy. Kiedy mówisz językami, musisz wierzyć w to, co w sobie robisz. Ty mówiąc językami, twój duch modli się do Boga Ojca, żeby przemienić twoją duszę, żeby ona bardziej przyjęła Ducha Świętego. Bo celem naszej wiary jest zbawienie naszej duszy. Dusza nie jest zbawiona, dlatego że tak mówi Pismo Święte. To, co się narodziło i jest zbawione, to jest nasz ludzki duch. Nasza natura duchowa została, ale nasza dusza potrzebuje wpływu i połączenia się posłuszeństwa Bożemu Słowu. Bo co? Co to jest dusza? Wola, myśli, wola i uczucia, emocje. To jest dusza, inteligencja cała. Jak teraz ja będę miał inteligencję, słuchajcie, diabła, a diabeł to wiesz, figofago, co on nie jest, rozumiesz, nie? Tutaj coś ukradł, tam coś samochlącił, to tam to wiesz. I już tutaj ma, wiecie. No to taka inteligencja idzie do piekła, słuchajcie. Bo to są za grzechy śmierć, no jest tak? Czyli ja muszę patrzeć, słuchajcie, na to, żeby inteligencja Jezusa, inteligencja Ducha Świętego była wbudowana w mojej duszy. To jest właśnie ten dom. Że ja buduję w sobie charakter Chrystusa. Że ja buduję w sobie Jego inteligencję. Dlatego, że jeżeli tego nie zrobię, to słuchajcie, mój duch będzie święty, jak był od samego nowego narodzenia, ale moja dusza jest nieprzemieniana, a Pismo Święte mówi, że ona ma być przemieniana. Teraz tak, mam tu dużo wersetów, ale rzucimy się do Rzymian. Do Rzymian, tak? 12 rozdział. Rzymian 12 rozdział. Trochę tu gorąco u nas. I czytamy od pierwszego wersetu. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże. Czyli co mówi? Zmiłujcie się. Zmiłujcie się, okażcie sobie litość, okażcie sobie miłość. Przez co? Zobaczcie. Abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu. Bo taka winna być duchowa służba wasza. Co to znaczy składać ciała swoje na ofiarę? Proste. A
Abraham wziął Izaaka, położył na ołtarz, wziął nóż. Co to jest to ciało? Nie, to nie jest twoja cielesność? To nie jest to, co napełnia twoje życie, a to nie jest Boga? Że musisz to ofiarować, żeby spaliło się na ołtarzu ognia Ducha Świętego? Że potrzebujesz oczyścić się w swoim wnętrzu od tych rzeczy cielesnych? No nie jest tak? Przez co? Przez to, że ty służysz Bogu? Że ty wielbisz Boga? Że ty chodzisz w duchowości Boga? A te rzeczy muszą tam się spalić. Na tym ołtarzu. I zobaczcie. Jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Wiecie, złożyć swoje ciało na ofiarę to na przykład jest to, że modlisz się językami godzinę, dwie, trzy, cztery i modlisz się przez wiarę. Do mnie Duch Święty, kiedy ja zacząłem dużo modlić się językami, bo miałem taki akurat problem, powiedział, że każda manifestacja Ducha Świętego działa przez wiarę, a mówienie językami jest manifestacją Ducha Świętego. Proroctwo, tłumaczenie proroctw, tłumaczenie języków, czy jakiekolwiek manifestacje, one dzieją się przez wiarę. Jeżeli ty wątpisz, nic się nie zadzieje. To musi być pewność, przekonanie, to musi być, słuchajcie, musi z Duchem Świętym w społeczności wypływać, te rzeczy muszą wypływać. Dlatego, co mówi Pismo Święte w Rzymian? Dalej, wcześniej, rozdział 7, że co? Że ci, którzy umartwiają grzeszną naturę, która gdzieś tam w duszy ich jeszcze jest, oni są prowadzeni, pomaga im Duch, żeby to robić, bo to jest duchowa walka Ducha Świętego, który z nami współpracuje z naszą duszą, przeciwko temu, co w duszy jeszcze zostało. Bo wiecie, nasza dusza jest taka, że tak, w tym miejscu Duch Święty już ją trochę ma i dusza nasza zgadza się z tym Świętym, chce wyzwolić się z innych rzeczy, które widzi, że są nie tak, jakieś grzechy, jakieś rzeczy, które jej przeszkadzają, choroby, jakieś zachowania złe i tak dalej, jakieś nałogi i tak dalej. I teraz z tą częścią duszy, znaczy dusza mądra, dusza znając Boże Słowa całkowicie z Duchem Świętym się zgadza, nie? Ale ja powiem tak, że ta część duszy, która jest przez Ducha Świętego zajęta, ona chce wyprzeć resztę zła ze swojej duszy. Rozumiecie? Dusza zdecydowała, że ja chcę być święta. To jest we mnie wyznaje, to jest we mnie wyznaje, to jest we mnie przestaje to robić. Rozumiecie? I teraz co ta dusza robi się? W tej duszy budowany jest Chrystus. Ona buduje się w dom duchowy, bo kto jest tym domem duchowym? Duch Boga. I dusza całkowicie staje się jedno z Duchem Boga, dlatego tam jest napisane w Rzymian, że co? Że kiedy właśnie my wychodzimy przeciwko temu, czekajcie, zajrzę tam, bo zaraz, czyli mamy tutaj tak, zobaczcie, bo ci, którzy żyją według ciała, czyli według cielesnej natury, myślą o tym, co cielesne, tutaj mówi o ludziach, którzy narodzili się na nowo, ale jeszcze nie wyzwolili się z upadłej natury, która była w ich duszach. I tutaj właśnie jest to, co mówi, że ci, co żyją według ciała, zobaczcie, myślą o tym, co cielesne, czyli dusza, która jest ogarnięta przez duchową naturę, ona myśli o tym, co jest z tej duchowości, czyli z cielesności, czyli z upadłej natury. A zobaczcie, a ci, którzy żyją według ducha, myślą o tym, co duchowe, czyli co? Osoba, która postanowiła, żeby żyć tak, jak Jezus przykazał, nie? Żeby żyć z Duchem Świętym, ona myśli tak, jak Duch Święty, bo już ona, ta dusza, pamiętajcie, dusza nie jest nowonarodzona, ale pod wpływem Ducha Świętego i ze społecznością, ze Słowem Bożym, ta dusza chce być taka, jak był Jezus. I zobaczcie, mówi, że myśli o tym, co duchowe. I dalej mówi tak, albowiem zamysł ciała to śmierć. Czyli co? W duszy naszej mogą być zamysły, które są z ducha śmierci, a też mogą być właśnie ta dusza, która myśli o tym, co duchowe, o tym, co z Boga, o sobie Bożym, o społeczności z Bogiem i tak dalej, o dziełach Bożych, o tym, do czego jest powołana i tak dalej, to, że ona jest prowadzona duchem. Tutaj zaraz zobaczymy. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu i tak dalej. I teraz tak, ci, którzy są w ciele Bogu, podobać się nie mogą, wiecie, cielesna natura nie ma wiary, ma czary. To właśnie, co pokazywaliśmy. Dlatego ja wam mówię, że tutaj, przepraszam, jak przeczytasz bardzo wiele wersetów, to pokazuje ten cały obraz. Wszyscy apostołowie to pokazują dokładnie.
Dlatego i Juda, i Jakub, i wszyscy oni, i Jan, oni o tym wszystkim opisują, słuchajcie. I teraz tak, jak pójdziemy dalej, to zobaczymy tak. Zobaczcie. Powiedzieliśmy, że Bogu się nie mogą podobać ci, którzy żyją w cielesnej naturze, dlatego, że oni bez wiary są. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu. Teraz tu pokazuje, że jak narodziłeś się na nowo, nie jesteś w ciele. Czyli co mówi? Ty nie jesteś uwięziony, jakby ugruntowany, na zawsze związany z tą cielesną naturą. Bo co? Bo co? Czytaliśmy wcześniej, że co? Ta natura została obrzezana od ciebie, kiedy narodziłeś się na nowo. Ale gdzie ona jeszcze jest? W twojej duszy i w mojej duszy. Kto potrzebuje uwolnienia? Nasza dusza potrzebuje przemiany. I zobaczcie, dlatego mówi, ale wy nie jesteście w ciele, w cielesności, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego, nie należy do Chrystusa. Czyli jeżeli człowiek naprawdę się nowo nie narodził, to on nie należy w ogóle do Chrystusa, bo w nim jest ta upadła natura i on z nią jest związany na wieki. Dlatego, że faktycznie nie przyjął nowego narodzenia, dlatego nie został obrzezany na swoim sercu. Czyli nie została faktycznie zdjęta z jego ta natura diabelska. I on dalej w niej jest, dlatego, że nie narodził się na nowo, słuchajcie. Teraz tak dalej mówi. A jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, zobaczcie. Ciało martwe, czyli co? Oddzielone od Boga. Jesteś oddzielony od Boga. Ciało jest martwe z powodu grzechu. Teraz jak to rozumiem? Ciało jest martwe z powodu grzechu. Bo grzech gdzieś tam zajmuje to ciało. Bo wiecie, dusza i ciało, nie, to jest tak, że to co w duszy, to i w ciele jest. Dlatego, że dusza jest życiem ciała. Nie, czyli jak mówię, że ciało jest martwe, to tak jakby dusza też była związana i w pewnym sensie martwa w którymś miejscu. I teraz zobaczcie. Z powodu grzechu jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie. Duch nasz jest święty i żywy na zawsze. Przez to, co jest uczynił na krzyżu. Ale zobaczcie. A jeśli duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, czyli Boga, Ojca, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudzi, ożywi wasze śmiertelne ciała przez ducha swego, który mieszka w was. I teraz jak Duch Święty ożywia nasze śmiertelne ciała, to też było dla mnie objawieniem. Ja to powtarzam, dlatego że to jest naprawdę mocne. Tego, mówię wam, nie usłyszycie w kościołach. Nikt tego nie tłumaczy tak, jak ja to pokazuję. Może teraz tak, ale dopóki ja byłem w kościołach i słuchałem, tego nie było tak pokazane. Bo ludzie mówią, o, jesteś cielesny, o, to cielesność, o to... Ale oni nie rozróżniają cielesności duchowej natury diabelskiej, która operuje jeszcze w człowieku, tak jak tu mówi apostoł Paweł. On mówi, że wcześniej, mówi w poprzednim rozdziale, mówi, że jeżeli chce czynić to, co jest dobre, a wykonania te chce, ale nie mogę wykonać, to znaczy, że grzech w tobie żyje. Że są duchy, że one żyją w tobie, że ty nie możesz wykonać tego, co chcesz. Ty chcesz z całego serca. Przeczytajcie 7 werset, 7 rozdział. Od 14 to jest napisane. A to, co czytam, to jest tylko trochę dalej, kilka wersetów. I teraz tutaj 11 werset 8 rozdziału. A jeśli duch tego, który Chrystusa zbudził z martwych mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych zbudził, ożywi wasze śmiertelne ciała przez ducha swego, który mieszka w was. Czyli co? Mówi, że w twoim śmiertelnym ciele, a wiemy, że wiesz, chodzi o duszę, dlatego, że dusza żyje w tym ciele, no nie? Czyli żeby moje ciało było ożywione Duchem Świętym, musi dusza być ożywiona. Rozumiecie? Dlatego, że z duszy przechodzi na ciało. Dlatego tutaj trzeba rozumieć to, o czym oni mówią. I teraz mówi, że ożywi wasze śmiertelne ciała przez ducha swego, który mieszka w was. I to mi właśnie kiedyś Bóg pokazał, bo ja oczekiwałem tego od Boga i cytowałem ten werset. Wiele razy cytowałem Bogu ten werset. I Bóg mi pokazał, że kiedy ja zacznę czynić to, co tutaj czytaliśmy, budować się w dom duchowy, czyli co? Modlić się w Duchu Świętym. Mówić sam do siebie pieśni, psalmy, hymny duchowe, wielbić Boga i tak dalej. Wtedy Duch Święty, który mieszka we mnie, podda mojemu duchowi słowa i pieśni, i hymny, i psalmy, bo kto to śpiewa? Mój duch te śpiewa, pieśni i psalmy. Mój nowonarodzony duch to śpiewa. Mój nowonarodzony duch wypowiada słowa, które Duch Boga mu poddaje. Kto więc ożywia moje śmiertelne ciało? Duch Boga, który we mnie mieszka, ale ja muszę z nim współpracować. Czyli co? On ożywia moją duszę i automatycznie z mojej duszy życie wpływa na moje ciało.
I dlatego człowiek może być wolny od wszelkiej choroby, od wszelkiego związania. Bo tu apostoł Paweł podaje, że możesz jako nowonarodzony na początkach swojego życia przez jakiś tam czas mieć te wszystkie związania swojej duszy. Nie jesteś cudem. Cudem jest Duch Święty. Cudem jesteś w swoim duchu. Stałeś się cudem. Ale dusza potrzebuje przemiany. I teraz zobacz ostatnie dwa wersety. Tak więc, to znaczy z tego miejsca ostatnie dwa. Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała, czyli cielesności, żeby żyć według cielesności. Jeśli bowiem według cielesności żyjecie, umrzecie, co znaczy byście oddaleni od Boga. Bo wiecie, ale zobaczcie, ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Czyli co? Duchem sprawy ciała umartwiacie. Jak ja mam umartwić sprawy ciała? Cielesnej natury i tak dalej. A właśnie o to chodzi. Dalej zobaczcie, co pisze. Bo tych, których Duch Boży prowadzi, są synami Bożymi, w oryginale jest napisane. Do czego prowadzi? Do umartwiania cielesności, która jest w nas. My duchem umartwiamy całą cielesność, która jest w duszy i ją wyrzucamy. Kiedy modlimy się, kiedy wielbimy Boga. Bo kiedyś nasza dusza była i wielbiliśmy inne rzeczy, słuchajcie. Jakieś tam grzechy i tak dalej. I to zostało w nas. Dusza nie jest nowonarodzona. Ona musi być odmieniona. Dlatego mówi apostoł Paweł, odnóście się w duchu umysłu waszego. To ominąłem, ale tutaj właśnie wracam, nie? I nie upodabniajcie się do tego świata. Co? Nie stawajcie się podobni, a wiecie, w rzeczywistości nie postępujcie tak jak ten świat. Bo stać się podobny, co świat robi? Grzeszy, nie? Co świat robi? Nie upodabniajcie się, to znaczy nie rób tego samego. Dokładnie znaczy nie rób tego, co świat robi. Bo wiesz, my myślimy, o, nie bądź podobny do tego świata. Jak będę podobny? O, patrzą na świat, patrzą na mnie, jestem podobny. Nie. Właśnie chodzi o to, że ty nie rób tego, co oni robią. Co robi duch tego świata? Że on operuje w niewierzących, a ty jesteś wierzący. Ty nie rób tego, co oni robią. O to chodzi tutaj. Zobaczcie, mówi dalej. Ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego. Czym odnowienie umysłu swego? To jest właśnie budowla w naszym umyśle. Czyli ja muszę budować się w dom duchowy przez Ducha Świętego, przez Jego Słowo, cytować i wyrzucać z siebie rzeczy, bo czym więcej ducha, więcej światła, widzisz w sobie rzeczy i wtedy wyznajesz je i oczyszczasz je i zwyciężasz je, nie pozwolisz, żeby z powrotem weszły. No bo tak jest. Nie pozwolisz, żeby weszły. Wiecie, co jest powiedział do tego człowieka, który był przesadzawcą, nikt nie mógł go wrzucić, dlatego, że nie miał człowieka. Nie mógł do sadzawki wejść, o, że tak powiem. Nie mógł do sadzawki wejść, bo nie miał człowieka, który, kiedy woda się poruszy, który by do sadzawki go wrzucił. I wiecie, co jest powiedział do jego? Wstań i chodź. Nie, weź swoją matę i wstań i chodź. U nas jest przetłumaczone łoże, ale tam faktycznie była mata. Wiecie, co było potem, jak Jezus go spotkał? Myślę, że to był ten człowiek. Jezus go spotkał, słuchajcie, bo pytali go faryzeusze, kto ci powiedział, weź matę i chodź. I Jezus spotkał go i mówi, wyzdrowiałeś. I mówi, nie grzesz więcej, aby ci się coś gorszego nie przytrafiło. I wiecie, i ktoś kiedyś powiedział, że mniej wiary potrzeba, żeby przyjąć uzdrowienie, ale więcej wiary, żeby nie grzeszyć i żeby coś gorszego na nas nie przyszło. Mniej wiary, słuchajcie, jest potrzeba, żeby przyjąć uzdrowienie, a więcej jest potrzeba, żeby nie podążać za grzechami, żeby znowu na nas to nie przyszło. Rozumiecie? Że potrzeba więcej wiary? Tak to wygląda. Czyli teraz mamy już cały obraz i widzimy, że tutaj apostoł Paweł mówi właśnie, że z tymi, którzy z całego serca chcą wyprzeć ze swojej duszy tą upadłą naturę, nie? To Duch Święty prowadzi ich do tego. Dlatego jest powiedziane, że przez Ducha swego, no nie jest tak? I to widzimy tutaj w tych wersetach. Bo ktoś kiedyś mówił tak o mnie, bo ci, których Duch Boży prowadzi, są synami Bożymi. Tylko, że on, ci ludzie, którzy nauczali, ja słyszałem to wielokrotnie w różnych nauczaniach, sam byłem prawie kilkadziesiąt lat w kościele, słuchajcie. W różnych kościołach, w różnych nauczaniach. I powiem wam tak, bo co dwa to kilka? Kilkadziesiątek to dwie dziesiątki to kilka już jest? Nie jest kilka, nie? No powiedzmy, że niecałe może 20 lat byłem. I zobaczcie,
Oni tłumaczą ten werset, bo ci, którzy Duch Boży prowadzi, są synami Bożymi, czy córkami Bożymi, bo Syn w Duchowym Świecie, Syn i córka tego samego Ducha mają Chrystusowego i są równo, i są jedno, nie? Nieważne z jakiego narodu, nieważne kolor skóry i tak dalej. I teraz o co chodzi? I oni brali ten werset, wyrywając go z kontekstu i oni pokazywali, zobacz, musicie Duch Boży prowadzić. Ale oni nie pokazywali tego całego filmu, który wam przedstawiłem, po kolei. Duch Boży cię prowadzi, dlatego że On chce cię uwolnić, bo On kocha, żebyś był tylko Jego własnością. I to jest podstawa każdego wierzącego, który się nawrócił. To jest podstawa, słuchajcie. To jest podstawa. Bez uwolnienia duszy, kiedy dusza idzie tak, jakbyś miał, wziąłeś ślub z Jezusem, czyli masz żonę, ale zaraz jeszcze tam gdzieś w duszy masz, ciągnie się do tej drugiej, wiesz. Tej starej takiej, wiesz. Od dawna. Ulubionej. No nie wyszło, że jest żoną, ale wiesz. Rozumiecie, o co chodzi? Tak to wygląda. I wiecie, wielu ludzi wierzących jest na pograniczu tego, dlatego, że im tego nie głosili. Że oni mają z Duchem Świętym wyzuć się ze swojej duszy i ze swojego ciała tej natury upadłej. Wtedy będą mogli chodzić w znakach i cudach, bo będą wyłączną własnością Pana. Czystą i świętą. Dlatego jak oni się zbudują w duchu, słuchajcie? Jak budować się w dom duchowy? Właśnie, budować się w dom duchowy to jest poddawać Duchowi Świętemu i razem z Nim robić czystkę, bo co? Bóg wyjmuje z nas i zasadza w nas. Wiecie, jak to Bóg robi, nie? Tak jak w Izajaszu jest napisane, że będziesz co? Wyrywał i sadził. Burzył i budował. To dokładnie Duch Święty nas robi. On mówi w Starym Testamencie, że ci, którzy ciebie burzyli, ja postawię nowych budowniczych dla twojego życia i oni się będą o wiele szybciej odbudowywać, niż tam ci, co cię burzyli. Dlatego Duch Święty i aniołowie, oni chcą budować nasze życie. Dlatego my, to jest nasz obowiązek, słuchajcie, budować się w dom duchowy. Bo jeżeli my mamy świadomość tego, że taka jest wola Boża i tego nie czynimy, to sami na siebie ściągamy po prostu przekleństwo. No nie jest tak? Tak to wygląda wszystko. Tylko wiecie, powiedziałem wam, że ta zasłona, słuchajcie, która jest szatana wkłada na nasze oczy, to ona jest po to, żeby zatrzymać nas w takiej ciemności, w takiej religii, wiesz. O, chodzę do kościoła, nic nie muszę robić, bo Jezus za mnie wszystko zrobił. Naprawdę? Jezus za ciebie wszystko zrobił? Jezus zrobił za siebie wszystko. Jezus miał plan tam w niebie zapisany w księgach. I On z tych ksiąg wypełnił wszystko. Co ty masz zapisane w niebie? Nic nie robić? Rozumiecie? To jest kłamstwo diabelskie. Ty masz tak samo, jak Jezus miał powołanie i wizję. Słuchajcie, jest powiedział do Piotra. Twoje przeznaczenie jest takie, że teraz jesteś młody, ale kiedy będziesz starszy, pójdziesz tak jak ja, na krzyż. Rozumiecie? A co powiedział do Jana? A jakbym chciał, żeby on żył? Rozumiecie, że każdy ma swoje powołanie zapisane w niebie? To nie jest tak, że ja się nawróciłem, Bóg mnie znalazł, czy ja znalazłem Boga. W każdym bądź razie, jakby to nie było, w jaki sposób Bóg to sprawił, że znalazłem Boga i że teraz już koniec wszystkiego jest. Nie właśnie, to jest początek podróży. Bóg patrzy na twoją wierność, patrzy na twoje oddanie, patrzy na twoją miłość do Jego i tak dalej. Bo wiecie, jak nie dajesz miłości, nie dostaniesz miłości. A Jezus powiedział, apostoł Jan to mówi, Jan mówi tak, że jeżeli nie miłujesz brata, którego widzisz, czyli człowieka, którego widzisz, jak możesz miłować Boga, którego nie widzisz? Skoro nie uwalniasz miłości do człowieka, to do Boga też nie uwolnisz. I to jest proste. Jak nie wybaczysz, tobie nie jest wybaczone. Czemu Bóg wybaczy? Czemu nie jesteś jak Bóg? Czemu nie jesteś Synem Bożym? Faktycznym Synem Bożym. No nie jest tak? Odpuszczajcie, bądź wam odpuszczone. Wszystkie nauczania Jezusa od początku. Kazanie na górze kłania się, rozumiecie? To jest podstawa. Podstawa naszej wiary. Dlatego ja mówiłem wcześniej, że każdy z nas powinien wypisać te wszystkie przykazania Jezusa, raczej przykazania Boga Ojca, które Jezus przekazał nam i zacząć się stosować w życiu. Bo inaczej nasze życie się nie zmieni. I po tym, żeby się nie okazało na koniec, że staniemy przed Bogiem, bo powie tak, słuchałeś, ale nie wierzyłeś w to, co było ogłoszone. Słuchałeś, ale nic nie zrobiłeś. A ten, co nic nie przygotował, wiedział, jaka jest wola Boża. A skąd wiedział? Bo słyszał. Dostanie wiele razy. Jest powiedziane. Nieużytecznego sługa? Co z nieużytecznym sługą będzie? Wiecie, to nie jest, żeby nas straszyć, tylko to jest
normalny obraz. Rozumiecie? Tak jak ktoś się opowiada. Czerwone światło, jak świeci, nie jedź. Bo gdzieś tam drzewo, jakiś krzak, nie zauważysz i tak dalej. Rozumiecie? I tak samo Bóg. On pokazuje czarno na białym. To, to i to i tamto. I teraz nie ma wymówki, że wiesz. Nie. No tak, ja to słyszałem, no ale... No słyszałeś. I co z tego, że słyszałeś? Dlatego tam jest powiedziane, że w Starym Testamencie, że oni słyszeli głos Boga, ale oni nie powiązali to, co ostatnio mówiliśmy, nie powiązali to tego głosu Boga z wiarą. Oni w to nie uwierzyli. Można powiedzieć, że oni oleli po prostu Boga. Rozumiecie? Tak można powiedzieć. I dzisiaj tak samo w Kościele jest. Pod przykrywką jakiejś takiej szmaty czarnej, jakiejś takiej duchowości, słuchajcie, fałszywej, oszusta diabła, wierzący po prostu nie wchodzą w swoje powołanie. Ja nie mówię o nas tylko. Ja mówię o wierzących na całym świecie. Oni mają telewizor Bożka, oni mają internet Bożka, oni mają wiele bałwanów, słuchajcie, odpali telewizor i już ma przynajmniej 30 grzechów, bo na 30 rzeczy patrzył, na które Bóg mówi w swoim słowie, żeby nie patrzeć. Bo przez oczy twoje wchodzą złe rzeczy twojego życia, przez twoje uszy i przez to, co mówisz. Jeżeli mówisz cały czas, kłamiesz i wyolbrzymiasz rzeczy i nie wiadomo co, to mówię ci, Pismo Święte mówi, niech właśnie tak będzie tak. A na przykład Jakub mówi, że człowiek, który jest mężem doskonałym, on w mowie nie uchybia. Chociaż na ziemi może tego, takiego nie ma jeszcze, no nie? Ale to właśnie jest najwyższy stan człowieka, jaki może mieć jako duchowa osoba. Że jest osobą, którego tak jest tak, a nie jest nie. I że on nie uchybia w mowie. A żeby nie uchybiać w mowie, to wiesz co potrzebujesz? Być naprawdę przywiązany do Ducha Świętego. Naprawdę. Bo inaczej uchybiasz w mowie. Na pewno uchybiasz. Dlaczego uchybiasz? Dlatego, że przebywasz z innymi ludźmi i te duchy latają, słuchajcie, jak motyle. Ktoś przeklina, siada na ciebie, na twoją głowę i ty zaczynasz przeklinać nad nieszczą. O, powiedziałem to. A skąd to przyszło? Skąd? No skąd? Z powietrza. Rozumiesz, skąd przyszło? Dlatego, czyli co, już minęła ósma i teraz tak, tylko dam wersety do przestudiowania. Czyli tak, czytaliśmy pierwszy Piotra, drugi rozdział, piąty werset. Potem czytaliśmy Judy, pierwszy rozdział, jeden tam rozdział jest i 20 werset. Potem czytaliśmy, może od góry, Efezjan 2, rozdział 21, 22. Potem czytaliśmy Rzymian 12, od 1 do 2. Potem mamy następne wersety. Podobnie wy budujcie się w dom duchowy. Znowu mówi tutaj apostoł Paweł. 6 rozdział, 11 i 13 werset. Potem mamy Efezjan. Zebraliście się we starego człowieka i tak dalej. To jest właśnie też współpraca z Duchem Świętym i o tym, to jest dokładnie to, co mówiłem. Jak budować się w duchowość Boga, w dom duchowy. Efezjan 4, rozdział 22-23. Potem mamy Efezjan 5 rozdział, 10 werset i 17 werset. I mamy Rzymian 1, rozdział 1, werset 28. Galacjan 1, werset 4. I to jest właśnie też tematycznie do tego. Potem mamy 1 Tesaloniczan 5 rozdział. I możemy czytać od 1. 11 werset jest zakreślony, to jest werset klucz. I dalej możemy czytać do... nie pamiętam już którego wersetu, ale jeszcze troszkę dalej. Potem mamy Kolosan 2 rozdział i możemy czytać od 1 rozdziału i 24 werset. I w 2 rozdziale 7 werset jest wersetem kluczem. I werset 2 rozdział Kolosan i werset 11 to był werset, który Pan mi pokazał odnośnie tej duchowej, tej cielesnej natury, no nie? Że On co? Obrzezał nas od natury upadłej, demonicznej, przyziemnej. Przez to, co uczynił na krzyżu. I dał nam jako naturę? Dał nam nowe ciało, duchowość nową. Ciało, czyli naturę no bycia powiązanym z Bogiem, nie? Ciało Chrystusa. Nie cielesność, tylko duchowość. Inną duchowość, bo cielesność jest duchowością, tak jak mówiliśmy. Także tyle na ten temat. Ja wiem, że wiecie, no, szybciej nie dał rady mówić, chociaż lepiej mówić wolno, bo to lepiej wchodzi.
lepiej wchodzi, ale wiecie, nie wiem czemu, ale myślę, że czas przyjścia Jezusa jest coraz bliżej, dlatego trzeba mówić coraz szybciej. Dobra, słuchajcie. Pomodlimy się i wyłączamy live'a. Jeżeli ktoś z Was ma pytania, jakiekolwiek pytania, możecie pisać, możecie, nie wiem, jakieś namiary, coś więcej na ten temat. Jeżeli chcecie modlić się językami, jeżeli nie macie Ducha Świętego, jeżeli dotknęło Was słowo, jeżeli chcecie być w porządku, jest nas tu kilku, nie? I możemy odpisywać na Wasze pytania, odpowiadać na ile po prostu możemy. Wiecie, człowiek dużo nie może, ale Duch Święty może wszystko. No nie jest tak? I zawsze może nas pomóc. I no po prostu, ja po prostu życzę życia w Duchu Świętym i po prostu w innym świecie, dlatego że inny świat jest, niebo jest tu. Niebo jest w Duchu Świętym. Niebo jest tu. I piekło jest tu. Wiecie, że ludzie, którzy byli wzięci z ciała podczas jakiejś śmierci klinicznej czy coś, oni wychodzą z ciała, wielu z nich widziało ludzi, jak idą na zatracenie. Ktoś modlił się o jakichś ludzi i Bóg mu pokazał, że oni idą w kierunku piekła. Dzisiaj w swoim życiu żyjesz, chodzisz, kupujesz, idziesz do pracy i tak dalej, ale w swoim życiu tego nawet nie wiesz, że ty swoją duchowością, postępowaniem zmierzasz do piekła. To nie jest tak, że stoisz w miejscu. A kiedy interesujesz się Bogiem, zaczynasz Go szukać, to okazuje się, że zawracasz po prostu i zdążasz w kierunku Boga ku zbawieniu. I to jest proces i idzie w tą stronę. Oczywiście, że diabeł będzie chciał Cię zawrócić, żebyś tamtą stronę szedł dalej. Ale to jest właśnie upamiętanie. Upamiętanie to jest zawrócenie w kierunku Boga. Z języka hebrajskiego upamiętanie, słowo upamiętanie. I dlatego każdy z nas wybiera. A wiecie, czas jest krótki. Jezus przychodzi niedługo. Czy zdążymy przemienić się w naszych duszach? Ja myślę, że nie. Ale wiecie, na co Jezus będzie patrzył? Na to, że Ty gorąco tego pragnąłeś i do tego dążyłeś. I robiłeś wszystko, żeby się zmienić. I dlatego potem Jezus weźmie tą Twoją duszę i ją przemieni do końca, żeby ją zabrać do siebie. Słuchajcie, nic nieczystego nie może w niebie stanąć. Nie może nieczysta dusza, nieobmyta krwią i niewyzuta z grzechów stanąć tam przed Bogiem. Ona tam nie ma miejsca, ona musi w piekle być. Naprawdę, to mówi Pismo Święte. No nie jest tak? Dlatego, że ktoś powiedział, że wiecie, skoro anioł, skoro szatan był tam w niebie i mógł być pyszny, zbić się tam w pychę w niebie i zgrzeszyć w niebie i zwieść 1/3 aniołów, słuchajcie, to czy myślisz, że ty nie możesz tam w niebie zgrzeszyć? Czy myślisz, że mając pychę w swoim sercu, Bóg cię tam do nieba zabierze, żebyś w tej pysie tam chodził i rozsiewał to wszystko? Na pewno nie. My musimy być oczyszczeni tutaj. Dlatego potrzebna jest pokuta, potrzebna jest płakanie, błaganie, nie wiem, cokolwiek. Potrzebne jest, żeby Duch Święty zaczął nad nami pracować. Musi Bóg na nas spojrzeć. Musi do nas przyjść. Musi zacząć nas przemieniać. Bo bez przemiany nie ma nic. Nie ma nic. Będziemy tacy sami. Słuchajcie, rano stajemy, wieczorem chodzimy się spać. I jest takie wrażenie, że za nas lepsi, to stajemy się gorsi. Rozumiecie? Naprawdę. Bo dzień akurat był bardziej taki w ucisku, takim uciskiem i tak dalej. I okazuje się, że zamiast bliżej Boga, to jesteśmy dalej. Może to jest takie myślenie po prostu po ludzku, ale czasami takie wrażenie jest, że człowiek, wiesz, po prostu tak jakby zmarnował dzień. Mógł tego nie robić, tamtego, poświęcić więcej czasu Panu. No nie jest tak? Okej, Ojcze, dziękujemy za Twoje słowo. Dziękujemy za Twoją mądrość, za Twoje objawienie tego słowa. I dziękuję za to, że Twoje słowo dotyka serc i każdy, kto kocha Twoje słowo i Twojego ducha, może spotkać się z Tobą, bo w Duchu Świętym Ty jesteś. To jest Twój duch, który od Ojca i Syna pochodzi. Ten duch zamieszkuje i jest obecny na ziemi, w miejsce Jezusa. Jezus odszedł do Ojca, ale Pocieszyciel Duch Święty, który jest tak wielki, tak potężny, że On wypełnia całą ziemię, On wypełnia wszystkie miejsca we wszechświecie. Jest osobą, która jest niepojęcie wielka, niepojęcie silna, ale też niepojęcie
kochająca. To Duch Święty sprawia, że narodzasz się na nowo. To Duch Święty sprawia, że jesteś jak małe dzieciątko, kiedy się urodzisz i On czuwa przy tobie. On daje ci opiekunów. On chce, żeby ci się dobrze wiodło i żebyś nie był pobity przez diabła. Dlatego On strzeże nas. Duch Święty. Duch Święty. I kiedy dorastamy, chce, abyśmy zmienili się, dlatego że On chce przejąć naszą duszę. Nie może Duch Święty patrzeć w rzeczy, które popełniamy złe i po prostu nie zostawiamy tego. Dlatego Pismo Święte mówi, Ojcze, Twoje słowo mówi, że kto ukrywa swoje występki, nie dostaje nie ma powodzenia w życiu. A kto je porzuca, kto je wyznaje i porzuca, jest błogosławiony i zawsze mu się powodzi. Dziękujemy Ci. Amen. Amen.